Witam serdecznie w kolejny piątek z kolejnym podcastem. Dzisiaj będzie miał on tytuł A myśmy się spodziewali. Słowa w ostatnich dniach w oktawie Wielkanocy brzmią nam w uszach i są takim wyrazem zdziwienia apostołów, którzy nie spodziewali się tych wszystkich wydarzeń, może nie do końca dowierzali Panu Jezusowi, swemu mistrzowi, nauczycielowi, Mesjaszowi, i podobnie my, zdarza się nam często nie dowierzać. Chciałbym troszkę i siebie i was pocieszyć, że jednak warto uwierzyć, warto zawierzyć Bogu. Te ostatnie dni, w ogóle czas ostatni, pokazują nam jak bardzo potrzeba nam tego zawierzenia, jak bardzo potrzeba nam nadziei. Różne pojawiają się jakieś myśli w naszych głowach. Jest to niewątpliwie dla nas czas tej pandemii, to jest czas niewątpliwie próby, również próby naszej wiary. I pojawia się dużo myśli, czy to nie jest przypadkiem jakaś fałszywa pandemia, czy to nie jest jakiś czas ostateczny, czy to nie jest jakaś ślepa uliczka, w którą się zagonił już człowiek i nie wie jak z niej wyjść. Daliśmy się troszkę zagonić w kozi róg, ale na swoje własne w dużej mierze życzenie, ponieważ uważam z całą odpowiedzialnością, jestem przekonany o tym, że to zagonienie się nasze wynika przede wszystkim z braku wiary. Przede wszystkim to jest powód tego, że człowiek generalnie troszkę pogubił się w tym swoim świecie i my osobiście, każdy z nas w tym świecie troszkę się pogubił. Warto tego ciągle szukać, ale chciałbym wam polecić szczególnie liturgię słowa czytania z tego ostatniego tygodnia. Zobaczcie, że dzisiaj już byliśmy świadkami trzeciego spotkania uczniów ze zmartwychwstałym Jezusem. Trzecie spotkanie i oni ciągle jeszcze nie rozumieją, ciągle jeszcze są zagubieni, ciągle są jeszcze przestraszeni, nie wiedzą, co się tak naprawdę stało. A dzisiaj jak poznają swego mistrza? Spotykając go gdzieś z wody, z jeziora, widzą człowieka na brzegu, który każe im zarzucić sieci po całonocnym połowie. Robią to, bo już są w desperacji, bo i tak nie mają nic do stracenia. I zauważcie, kochani, ten cudowny połów, pełna sieć ryb, 153 ryby, duże ryby, wielkie. I po tym poznają swego Pana, poznają znowu mistrza. Piotr z pamięcią sięga do swego pierwszego spotkania z Jezusem. Pamiętacie? Na brzegu jeziora Genezaret. Cudowny połów. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Dziś już nie mówi nic, ale po prostu wskakuje do wody i płynie w pław do brzegu, żeby zobaczyć jeszcze raz swego mistrza, żeby upewnić się, że to właśnie on zmartwychwstały, że to, co mówił wcześniej, ta nadzieja jego nie zawiodła. I dlatego to jest obraz, który powinien dzisiaj do nas przemówić. Wiele rzeczy chcielibyśmy zrobić w swoim życiu po ludzku. Wiele mamy swoich własnych planów, ale Bóg te plany wszystkie rujnuje. I niezależnie od tego, czy ktoś mówi, że to jest fałszywa pandemia, czy to jest rzeczywista pandemia, czy to jest jakiś problem świata, czy jest to załamanie gospodarcze, czy jest to jakiś czas próby, czy jest to ostateczność. To jest nieważne. Ważna jest moja osobista relacja z Bogiem. Ważne jest to, kim dla mnie jest Bóg i gdzie ja jestem w tym miejscu. Ważne, żeby się odnaleźć blisko Mistrza, blisko Pana, żeby jeszcze raz potrafić odkryć ten cud swego nawrócenia, cud przemiany serca i odważyć się wskoczyć do wody, żeby płynąć prosto i mieć przed oczami tylko Pana. To Dawid cytowany przez świętego Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy mówi: miałem zawsze przed oczami Pana, On stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Warto do tych słów często wracać i warto wracać także do tego, co jest istotą obecności Chrystusa, do Eucharystii, ale o tym będzie w następnym podcaście. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego weekendu, dużo Bożego błogosławieństwa. Ksiądz Piotr Waliński. Szczęść Boże!